Seminarium między dworem a wsią na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej w Orawskim Parku Etnograficznym zostało zorganizowane w ubiegłą sobotę w 80. rocznicę przekazania dworu Moniaków w posiadanie państwa polskiego. Obecnie tego dnia w Zubrzycy Górnej goście mogli wysłać prelekcji poświęconych m.in. kulturze i architekturze szlacheckiej na Orawie, a także na przykład turystyce filmowej regionu. To siedliszcze moniakowskie stało się dla nas punktem wyjścia do opowiedzenia o dworach Orawy, ale też o historii orawskich rodów, które zasiedlały Orawę w wieku XVI i XVII, czy jak w przypadku rodu Diweki w wieku XVIII i które budowały sobie dwory, budowały sobie we wcześniejszym okresie po prostu okazałe domostwa. Te rodziny Bukowińskich, Wilczków, Moniaków czy Diwekich to były rodziny nie byle jakie. Jeśli chodzi o Bukowińskich, Wilczków i Moniaków, to byli zasadźcy. I oni jakby tworzyli z rąb siedlisz, z rąb przyszłych wsi na Górnej Orawie. Za chwilę etnobotanika, pana doktora Piotra Klepackiego, który opowie nam, co zostało z ogrodów dworskich na Orawie. I oczywiście architektów, designerów i wszystkie osoby, wszystkich specjalistów, które nie tylko mówią o przeszłości, ale też będą chciały poprzez tą przeszłość opowiedzieć o przyszłych, prawda, czy działaniach edukacyjnych, czy na przykład wykorzystaniu obiektów historii, otoczenia historycznego, choćby w filmach, prawda? I to, myślę, jest bardzo fajne, że nie tylko skupiamy się na tym, co było, ale też staramy się odpowiedzieć, jak to dziedzictwo Orawy uchronić, ale też wykorzystać przez współczesnych. Podzielone na trzy segmenty spotkanie zgromadziło miłośników orawskiej kultury, etnografów i architektów. Głównym tematem poruszanym na terenie muzeum były orawskie dwory szlacheckie i ich, a właściwie jego, bo do czasów dzisiejszych zachowała się jedynie rezydencja Moniaków, swego rodzaju zawieszenie między stylem szlacheckim a chłopskim. W wypadku tych orawskich dworów, o których dzisiaj jest mowa, to były identycznie zbudowane w tej samej konstrukcji zrębowej, z takiego samego materiału jak wszystkie inne wiejskie, okoliczne domy, z czasem nabywały dodatkowych elementów, na przykład albo je podczas rozbudów jeszcze tynkowano, to dodatkowo i odróżniało od siedzib chłopskich. No i wyposażenie przede wszystkim. No, często było to wyposażenie niewykonywane przez tu miejscowych stolarzy, bo fornirowanych mebli czy tapicerowanych żaden miejscowy fachowiec nie potrafił zrobić, to już były kupowane, sprowadzone wyposażenia wnętrz. To były oczywiście ozdoby. To były też zbiory sztuki, które się tam z czasami pojawiały. No i tak powstała atmosfera czegoś na wyższym poziomie niż chłopskie wnętrze. Z czasem tak to ewoluowało. Ale na początku to wprowadzali się, podejrzewam, do po prostu normalnych, surowych, obrobionych od siekiery ścian. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego pan Jacek Krupa. Wśród wielu partnerów i patronów medialnych gminy Lipnica Wielka, Orawskiego Centrum Kultury, Muzeum Etnograficznego w Krakowie czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dofinansowało imprezę, nie zabrakło także telewizji Podhale.